Siemano. Pokażę wam za chwilkę, jak wyłączyć. No właśnie, kontrolkę miejsca zajętości pasażera. A pokażę go wam na programie Passoft, bo wydaje mi się, że chyba najprościej jest z nim zrobić to. Można jeszcze NCS-em, ale pokażę wam właśnie, jak to się robi w przypadku Passoftu. Więc tak, musimy wejść w zakładkę SRS. Sorry, że nagrywam to telefonem, ale nie mam możliwości. W sumie mam możliwość zainstalowania programu na komputerze, ale nie wiem, czy on podoła. Wybieramy opcję coding data, jak to tam woli. I teraz odznaczamy tą pierwszą pozycję. Bierzemy w graj. Close. Musimy z tego wyjść. Zróbmy jeszcze tak, wyłączmy zapłon. Włączymy zapłon. Wejdziemy sobie w opcję Error. Załaduj jeszcze raz te same błędy. Wykasuj. Z tym, że tutaj jeden błąd pozostanie. No właśnie. Z uwagi na to, że pod siedzeniem jest wtyczka odłączona od modułu. Za chwilę wskoczy wam zdjęcie, pokażę, o którą wtyczkę dokładnie chodzi. W każdym bądź razie informacja odnośnie, jak to się nazywa, poduszki, czy miejsca zajętości, zniknie, tak? Ona teraz się paliła, raczej mrugała. Uruchamiamy. I tak to wygląda. Mam nadzieję, że film się komuś przyda. Chciałem dzisiaj nagrać tego EGR-a, bo widziałem, że tam ktoś napisał z prośbą o nagranie tego EGR-a. Postaram się jakoś czas sobie znaleźć na to, bo ostatnio praca i praca, i nie mam tak czasu, żeby grzebać w oprogramowaniu, ale myślę, że może jakiś dobry weekend sobie znajdę i pokażę, w jaki sposób sobie wyłączyć EGR, oczywiście programowo, nie? Dzięki serdeczne i pozdrawiam wszystkich. Cześć. A, zapomniałem dopisać, dopowiedzieć. Te błędy to najlepiej wykasować impą, bo impa jest taka bardziej precyzyjna, jeżeli chodzi o szczegóły błędów i wnikliwość w ogóle w całe oprogramowanie, więc proponuję wykasować wszystkie błędy impą, no i wtedy będziecie widzieć, co się dzieje. Myślę, że to na tyle. Dzięki i do zobaczenia. To na razie.